Cześć kochani, z tej strony Aleksandra. Dzisiaj taki temat odnośnie drogi bliźniaczych płomieni znowu, który już poruszałam wiele razy, ale on po prostu to jest taki top jeden tematów, gdzie próbujecie na siłę uleczać swojego bliźniaka i bardzo często jest taka opinia właśnie. Ja już o tym mówiłam w filmikach, ale to się powtarza i powtarza i powtarza i powtarza, więc troszeczkę jeszcze dzisiaj z innej perspektywy. Często mówicie, że wy jesteście świadomi, tak, to przeważnie aspekt żeński tutaj do mnie trafia, czy to kobiety, czy mężczyźni, gdzie wy jesteście świadomi, wy pracujecie nad sobą i tak dalej, a ten bliźniak jest tak w tyle i co ja mam z nim zrobić, tak? I co ja mam z nim zrobić, jak ja mam go uleczyć, on mnie zablokował, on ze mną nie rozmawia, on odrzuca to połączenie i nie chce tutaj mieć ze mną żadnego kontaktu albo w ogóle jest w jakichś innych relacjach, no cokolwiek, tak? Cokolwiek, co wskazuje na to, że on jakby nie chce w to inwestować, a wy znacie prawdę, wy wiecie, że jakie to jest połączenie, wy pracujecie nad sobą, jesteście świadomi i tak dalej, a on nie. Ja już o tym mówiłam i to wyjaśniałam, że nigdy nie ma czegoś takiego, że jeden bliźniak jest gdzieś w przodzie, a drugi gdzieś tam za nim w tyle. Nie, 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 to nie jest tak, tylko po prostu zawsze jedna osoba jest bardziej intuicyjna, a druga jest taka bardziej logiczna, taka bardziej uziemiona, tak? To po pierwsze. I to tak będzie tak naprawdę. Po drugie, to jest tak, że zawsze w tym, w czym my jesteśmy dobrzy, gdzie my się czujemy dobrze i gdzie my się czujemy swobodnie, tak? To może być ta intuicja właśnie, to połączenie z emocjami i tak dalej, to wasz bliźniaczy płomień będzie dokładnie waszym jakby przeciwieństwem trochę pod tym względem, tak? Możecie mieć te same wartości, możecie mieć nawet podobne czy charaktery, czy jakieś takie cechy wspólne, które jakby pokazują, wskazują na to, że moglibyście zaistnieć razem w ziemskiej rzeczywistości, ale jednak tam jest tak, że to, w czym wy się czujecie dobrze, on się czuje, on gdzieś tam kuleje. I na odwrót, tak? Jeżeli te osoby, właśnie już to bardzo często powtarzam, właśnie te osoby, które są takie niby bardzo świadome, mogą sobie nie zbyt dobrze dawać radę na przykład z ziemską rzeczywistością, tak? Czy to jest ciało, czy to jest zdrowie, czy to są finanse, czy to jest intymność, tak? Takie namacalne sprawy, tak? Więc w trakcie tego procesu, my pracując nad tym właśnie, nad tym, w czym nie jesteśmy dobrzy, tak? Czyli na przykład ustabilizowanie swojego materialnego życia, albo swojego seksualnego życia, albo swojego uziemienia, tak? Albo na przykład wiele osób do mnie przychodzi i są bardzo duchowe, to są bardzo duchowe osoby, ale mówią mi na przykład, że one tutaj nie chcą być w tej ziemskiej rzeczywistości, że one się czują dobrze tam gdzieś, kiedy medytują, kiedy czują połączenie ze źródłem, a tu jest B i w ogóle nie tak. A znowu wasz bliźniaczy płomień będzie się czuł bardzo dobrze w ziemskiej rzeczywistości i nie będzie zwracał uwagi na duchowość. I co robimy w takich przypadkach, tak? Bo mogłabym tych przykładów wam podawać bardzo dużo, ale no pooglądajcie sobie moje poprzednie filmiki, żebym już nie po prostu nie powtarzała tego wszystkiego. I nie ma czegoś takiego, że my musimy uleczać właśnie bliźniaka naszego. Uwaga tutaj, bo tutaj też właśnie mówi nasze ego, że my jesteśmy ok, a z nim jest coś nie tak. Nie, to nasze ego tak mówi, bo na poziomie duszy jesteśmy tacy sami i proces się toczy równolegle dla obu bliźniaków jednocześnie. I to, co się z nami dzieje, ma takie dokładne odbicie w tym, co się dzieje u bliźniaka, z tym, że my przechodzimy swój proces, bliźniak przechodzi inny proces, totalnie odmienny, tak? Tak jak mówiłam, zwróćcie uwagę na to, że to, w czym my sobie dobrze dajemy radę, bliźniak może kuleć i na odwrót, to w czym on jest dobry, to u was będą jakieś braki, więc
Nie mamy nigdy pozwolenia, aby wchodzić w strefę energetyczną bliźniaka. Jeżeli są jakieś takie połączenia telepatyczne i tak dalej, to się dzieje jakby automatycznie, ale nie możemy w żaden sposób wpływać na bliźniaka, tak? Bardzo często dostaję też takie pytania, gdzie po prostu powiem wam raz i pamiętajcie o tym. Czy jakieś są rytuały na to, żeby bliźniak nagle mnie pokochał i żeby mnie odblokował i tak dalej i niech pani coś zrobi, bo on mnie zablokował, a my moglibyśmy żyć razem szczęśliwi. No ja to po prostu widzę momentalnie, że dana osoba nie ma pojęcia o tym, jak wygląda proces tak naprawdę, tak? Bo chcę jego zmieniać, tak? Bo no to trzeba cierpliwości w tym procesie mimo wszystko. To się nie dzieje z dnia na dzień. Tam może być miłość z obu stron, tak? Ale też będę mówić w następnym filmiku, jak to jest z perspektywy osoby uciekającej. Ta osoba ma uciekać. Ta osoba ma uciekać, bo my mamy spojrzeć na coś w nas samych i mamy coś w sobie zmienić, coś w sobie uleczyć, tak? Filmik o uleczaniu był wcześniej, też zajrzyjcie. I mamy nad czymś po prostu popracować i mamy mieć na to czas, bo w momencie, kiedy będziemy się skupiać na relacji romantycznej, to na pewno nie będziemy robić wszystkiego tego, co powinniśmy. Ja wiem to po sobie, bo bardzo też na początku się skupiałam na stworzeniu fizycznej relacji z bliźniakiem, a powiem wam szczerze, że przez te kilka lat, gdzie po prostu my byliśmy w separacji, to ja naprawdę odnalazłam siebie, odnalazłam swoje talenty, odnalazłam to, czym chcę się zajmować, tak? A tego by nie było, gdyby on był przy mnie, bo ja bym się skupiła na motylkach w brzuchu, na zakładaniu rodziny, na takich codziennych sprawach i tak dalej. A to była bardzo, bardzo duchowa wędrówka dla mnie, bardzo duchowa. I naprawdę jestem innym człowiekiem, więc te okresy separacji są bardzo dla nas dobre. Bardzo dobre, ciężkie, tak? Bardzo często są ciężkie. Na początku, w początkowych okresach są ciężkie, później już nie. Później to już wiemy, o co chodzi, wiemy, jest ta miłość, jest to zrozumienie, ale wiemy, że to nie jest odpowiedni moment po prostu, żeby nawet porozmawiać tak naprawdę często. I naszym obowiązkiem, bo też bardzo wiele jest takich opinii, że naszym obowiązkiem jest uleczać naszego bliźniaka. To tak, ale tak samo jak obowiązkiem naszego bliźniaka jest uleczanie nas. I często bardzo lecznicze dla nas jest to, żeby dał nam kopa w tyłek. Przepraszam za wyrażenie, ale właśnie na tym to polega, bo bardzo często właśnie skupiamy się na tym, co nie jest dla nas dobre, na tym, co nam mówią nasze wewnętrzne programy jeszcze aktywne, na tym, co nam mówią inni, społeczeństwo i tak dalej, typu no załóżmy tą rodzinę, bądźmy razem i żyjmy długo i szczęśliwie, tak? A jeżeli ty masz odbyć swoją jakąś taką wewnętrzną wędrówkę, gdzie ty po prostu musisz odnaleźć swoje talenty, odnaleźć kim jesteś, odnaleźć jakiś plan swojej duszy, jak to wygląda, gdzie idziesz, w którym kierunku, tak? A dopiero później będzie to ziemskie doświadczanie, tak? Więc no troszeczkę trzeba naprawdę popracować nad zrozumieniem tego procesu, jak to działa, tak? Twoim obowiązkiem nie jest uleczanie bliźniaczego płomienia. Twoim obowiązkiem jest skupienie się na sobie i uleczenie swoich aspektów, tak? Okej, twój bliźniaczy płomień nie jest świadomy, ucieka i tak dalej, ale tak jest, bo to jest odgórnie jakby decydowane. Wyższa ja o tym decyduję, że on na przykład się odcina, on w tym momencie może nie czuć nic. Ja tak wiem, bo sama przez to przyszłam, to będzie w kolejnym filmiku, gdzie będę mówiła o osobie uciekającej, tak? Czego doświadczyłam również sama kilka razy. I są momenty, kiedy nie czujesz nic, nie czujesz tej bezwarunkowej miłości. Są momenty, kiedy musisz skupić się na ziemskim życiu, ziemskim doświadczaniu. Są momenty, kiedy musisz się skupić na sobie. I to jest taki prezent tak naprawdę od bliźniaka. To tak ma być. Tak ma być, bo to nie jest odpowiedni moment, tak? Więc co możesz w tym momencie zrobić? Nie uleczaj jego, nie uświadamiaj go na siłę. Nie, absolutnie nie. Czasami trzeba mu coś tam wywalić, ja tak mam, ale ja to czuję instynktownie, intuicyjnie czuję, że teraz muszę powiedzieć to i to. Albo muszę zrobić to i to. I to go zaboli, wiem o tym, ale wiem, że to dla jego dobra jest.
Ale to pochodzi z intuicji, nie z ego, nie z umysłu, tak? Bo jak powiemy bliźniakowi, wiesz co, bo ja wiem wszystko, a ty nic nie wiesz. Nie jest tak. Skup się na tym, weź przeskanuj swoje życie i skup się na tym, czy rzeczywiście nie masz czegoś, nad czym powinnaś popracować w danej chwili, tak? Zobacz, czy skoro bliźniak jest gdzieś tam daleko, ucieka, to na pewno jest coś, na co masz zwrócić uwagę. Więc popracuj nad tym, spróbuj to uleczyć, spójrz na to, wygrzeb to spod dywanu, wszystko to, na co nie chcesz spojrzeć, tak? I im bardziej pracujesz nad sobą tak naprawdę, tym zmienia się również dynamika. Więc tak naprawdę to jest taka teoria, ja się z tym zgodzę, że uleczasz bliźniaka uleczając siebie tak naprawdę. Uleczając siebie i nie wnikając w to, co on robi. Co robi, kiedy robi, co myśli, jakie decyzje podejmie. To jest jego wewnętrzny proces. On jest za niego odpowiedzialny, tylko on, nikt inny. I my jesteśmy odpowiedzialni za swój wewnętrzny proces. Jeżeli czujemy się nieszczęśliwi, czujemy się samotni, czy czujemy się niespełnieni w życiu, no to ja wiem po sobie, że trzeba tego doświadczyć, zanim ten bliźniak tak naprawdę się pojawi, tak? I uleczyć te swoje aspekty właśnie, popracować nad nimi i poczuć to spełnienie bez tego bliźniaka. I naprawdę da się. Uwalniamy się. I nie ma tego ciężaru, który powstaje w momencie, kiedy my mamy takie w głowie jakieś wierzenie, że to nasz bliźniak musi dać nam szczęście, to tylko dzięki bliźniakowi będziemy szczęśliwi, będziemy mieć wspaniałe życie i tak dalej. Nie, właśnie nie. Właśnie wtedy oddajesz właśnie władzę nad swoim życiem w ręce kogoś innego. A tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje szczęście, tak? I skupiamy się na sobie, skupiamy się na wszystkim tym, co jeszcze gdzieś tam nas uwiera. Na wszystkim tym, co nie jest nasze, a jest jeszcze w naszym polu. To trzeba oczyścić. Skupiamy się na tym, czego pragnie nasza dusza, tak? Może wam się w tej chwili wydawać, że wasza dusza chce mieć bliźniaka koło siebie, tak? A ja wam powiem, że na przykład w momencie, kiedy minął mój proces obsesji, okazało się, że moja dusza na przykład chce pisać. I moja dusza chce na przykład malować. Że moja dusza nie chce siedzieć za biurkiem gdzieś tam, tylko chcę po prostu skupić się na dzieciach, na moich talentach. I ja bym tego nigdy nie zrobiła, gdyby mój bliźniak był koło mnie. Nie, bo bym się skupiła zupełnie na czymś innym, tak? Więc warto przeskanować swoje życie. Nie uleczamy bliźniaka, nie wpływamy na niego, żadne manipulacje nie działają na drodze bliźniaczych płomieni, ja to mówiłam. Z dala od wszelkich rytuałów i tak dalej, bo trafia do mnie mnóstwo ludzi, gdzie po prostu dzieją się tragedie i po prostu to jest nasza wewnętrzna praca. Słuchając serca, słuchając intuicji, skupiamy się na pracy nad sobą, na swoim własnym procesie tak naprawdę. I pamiętajcie, że uleczając siebie właśnie, uleczamy również bliźniaka, bo im bardziej my jesteśmy szczęśliwi, im bardziej my się czujemy spełnieni, tak? Ja wam jeszcze podam przykład taki zaraz, tak? Im bardziej my się czujemy dobrze w swojej własnej skórze, w tej ziemskiej rzeczywistości, nie chcemy uciekać. Chcemy tu być, tu jest fajnie. Tym bardziej ta energia bliźniaka już jakby się do nas zbliża. I powiem wam kilka takich przypadków, gdzie naprawdę osoby doszły do Unii. To było tak, że one w ostatniej chwili tu mówiły, że ja tego bliźniaka w ogóle nie potrzebuję, że ja jestem tak szczęśliwa i ja się czuję tak dobrze, że po prostu no ja go nie potrzebuję w ogóle. I bam, i on się pojawia. I u mnie się dzieje dokładnie to samo. Za każdym razem, gdzie czuję, że ja już totalnie odpuściłam, ja go nie potrzebuję, jakiś ruch z jego strony, więc to tak jest, tak? Tylko że musimy jeszcze wiedzieć, że wszystko się dzieje w odpowiednim momencie, tak? Jeżeli wiemy, że jeszcze tam nad czymś musimy popracować, co będzie wpływało na relacje z bliźniakiem, tak? Na przykład wam podaję, tak jak u mnie jest problem na przykład z tą intymnością, tak? No to
Ja będę musiała nad tym popracować wcześniej, bo w momencie, kiedy na przykład pojawi się bliźniak, no to to jest bardzo intensywne, tak? To ta trauma to po prostu się robi nie do zniesienia, więc ja to sobie muszę powoli, powoli sama uleczyć tak naprawdę, żeby móc, żeby po prostu nie uciec, bo pewnie bym po prostu uciekła, gdyby to się zrobiło zbyt intensywne, tak? Więc musimy mieć świadomość tego, czy to jest odpowiedni moment w ogóle na jakieś takie głębsze relacje z bliźniakiem, czy nie tak naprawdę, bo te okresy separacji są dobre i skupiamy się na sobie, nie uleczamy, jeszcze raz powtórzę, nie uleczamy bliźniaka, on ma swój proces, tak? Jeżeli będziemy musieli wejść w jakieś interakcje, to wejdziemy, Wszechświat nas poprowadzi, żeby tak się było, nasze wyższe ja nam da jakieś znaki, poczujemy intuicyjnie, że tak jest, tak? Jeżeli będziemy musieli na przykład znaleźć czas dla siebie, to będziemy wyczuć, że po prostu w tym momencie nie chcę się zajmować bliźniakiem i zajmuję się sobą. Ja tak wiele razy miałam, prawda? Więc to się dzieje samo. Ale takie opinie typu, że ze mną jest wszystko okej, to jego trzeba uleczyć? Nie, absolutnie. To wasze ego. Pamiętajcie o tym, to wasze ego mówi. Bo wy możecie być bardziej świadomi, ale tak naprawdę w ziemskiej rzeczywistości to ta świadomość co wam daje, tak? Że wy nazwaliście to połączenie, że okej, jesteśmy bliźniaczymi płomieniami, no i co dalej tak naprawdę? Dalej robisz dokładnie to samo. Skupiasz się na sobie i na swoim własnym szczęściu tak naprawdę, bo ta nazwa ci nic nie daje, tak? I poza tym na drodze bliźniaczych płomieni mogą się również pojawić inne osoby w międzyczasie, tak? Są bliźniaki, które po prostu wchodzą w inne relacje, mają rodziny z innymi, później znowu się łączą i tak dalej, albo no, Boże, jest tyle historii, każda po prostu inna, tak naprawdę. Ja tutaj słyszę od Was, tak, szczególnie na konsultacjach, po prostu niesamowite historie, tak, jak to nieraz się życie układa. I to jest nieskończona ilość możliwości, tak? Więc to nie jest tak, że bliźniak coś musi zrobić w stosunku do Was, że on musi się odpowiednio zachowywać, bo Ty tak chcesz, bo Twoje ego tak chce. Nie. On ma swój własny proces. Jak będzie chciał, jak poczuje, że teraz jest dany moment, odpowiedni moment, żeby do Ciebie się zwrócić, to się zwróci. Tak samo Ty, skoro widzisz, że on ucieka, to znaczy, że czas skupić się na sobie. I to znaczy, że tak jakby Twoje wyższe ja Ci mówiło, wiesz co, musisz na coś zwrócić uwagę, potrzebujesz jeszcze więcej czasu, żeby poświęcić sobie. Żeby skupić się na swoich uczuciach, skupić się na swoich być może jakichś programach, jakichś nieuleczonych traumach, tak? Potrzebujesz więcej czasu. Więc popracujcie nad swoimi własnymi wibracjami, popracujcie nad swoim własnym szczęściem, nad swoim własnym poczuciem spełnienia tutaj w ziemskiej rzeczywistości. Nie tam na górze, w tym świecie duchowym, bo tam jest zawsze super, ale tutaj, w ziemskiej rzeczywistości, bo Wasza dusza chciała tego doświadczyć, więc doświadczajcie, po prostu doświadczajcie. I nie zwalajcie odpowiedzialności właśnie za swoje własne szczęście na bliźniaka, bo tak nie jest. Tak nie jest. Wy zawsze idziecie, jakby te procesy dwa toczą się jednocześnie. Z tym, że one są odmienne, zupełnie odmienne. Wy uleczacie coś innego, wy pracujecie nad czymś innym, wy macie inne doznania, wy macie inne doświadczenia, a bliźniak ma zupełnie inne. Zupełnie inne. Zupełnie. I tak ma być. Bo inaczej nie byłoby tego podziału, prawda? Więc uleczamy siebie, jeżeli macie uleczać, tak? Filmik o uleczaniu był wcześniej, zobaczcie sobie też. Nie z pozycji braku, ale z pozycji po prostu lekcji. Doświadczania i skupiamy się na wszystkim tym, co jest pozytywne, na swoich talentach, tak żeby jeszcze lepiej się czuć w tej ziemskiej rzeczywistości, żeby naprawdę wstawać rano z radością, że nadszedł kolejny dzień i ile dzisiaj super rzeczy będę mogła zrobić, tak? Naprawdę da się, ja tego doświadczam i warto, naprawdę warto, bo ten czas, który nam daje bliźniak w momentach separacji, jest bezcenny. Bezcenny. Ja wiem, że wy bardzo go kochacie i tak dalej, chcecie dojść do tej unii, ale ja wam powiem, bo też się namęczyłam bardzo na tej drodze bliźniaczej płomieni. Pierwsze 2 lata były tragiczne, pierwszy rok to już w ogóle chyba przeryczałam.
Ale od dłuższego czasu, od momentu, kiedy odpuściłam i naprawdę się skupiłam na sobie, jest cudownie. Są problemy w życiu. Nie jest tak, że po prostu wszystko jest idealne, ale po prostu jestem w tu i teraz i wykorzystuję każdą chwilę, tak? Wykorzystuję każdą chwilę i dziękuję bliźniakowi, że dał mi właśnie taką możliwość, żeby wszystkie te swoje talenty odkryć i odkryć, czego tak naprawdę moja dusza pragnie, tak? Bo moja dusza to... Okej, może i pragnie tego bliźniaka w swoim życiu, ale tak naprawdę to ta tęsknota za bliźniakiem to jest tęsknota za samym sobą. I no ja tego doświadczam, tak? Ja tego doświadczam na własnej skórze, więc w momencie, kiedy my podejmujemy decyzje, które są bliskie naszej duszy, gdzie wybieramy wszystko to, co kochamy i wszystkie osoby, które kochamy, tak? I siebie. To ta energia pomiędzy bliźniakami się momentalnie zmienia, momentalnie. I w momencie, kiedy już myślicie, że no nie, no on nigdy się nie odezwie, a tu bam, jest. Więc ja już z własnego doświadczenia Wam powiem, że jedynie działa praca nad sobą. Praca nad sobą. Nie uleczajcie bliźniaka na siłę. Nie da się nim zmanipulować, nie da się nic zrobić, nie ma co go uświadamiać i tak dalej. Nie zwracajcie uwagi na te wszystkie nazwy bliźniaczej płomienie i tak dalej, tylko po prostu na swój własny proces. Swój własny proces i bądźcie wdzięczni za wszystkie te momenty, które gdzie dostaliście nawet tego kupniaka, bo to było bardzo, bardzo lecznicze. Dla mnie to a miałam takie czarne noce duszy, że myślałam, że umrę po prostu. Ale wtedy narodziłam się na nowo i wtedy umarło też to moje ego. Tak, bo to właśnie to uleczanie bliźniaka na siłę to jest ego. To jest ego. Trzeba zaakceptować naprawdę te dwa odmienne procesy i to, że my doświadczamy dwóch innych żyć, tak? Każdy ma inną sytuację, każdy ma inne aspekty do przepracowania, każdy ma inne jakieś traumy do uleczenia, każdy ma inne doświadczenia do przeżycia, tak? I gdzieś tam na końcu możemy się spotkać, ale w momencie, kiedy będziemy oboje gotowi, tak naprawdę, bo wcześniej się nie da. Wcześniej się nie da, bo tam są spięcia i będziemy uciekać. Ja sama wiem, żebym uciekała. No więc popracujcie nad sobą, nie zmieniajcie nikogo na siłę. Jeżeli macie kogoś uleczać, to jedynie siebie. I jeżeli macie komukolwiek pomagać, to sobie. Jeżeli macie się skupić na kimś, to na sobie również, na swoim własnym procesie, na swoim własnym doświadczeniu tego ziemskiego życia i na swoim własnym szczęściu. Jesteście odpowiedzialni wy i tylko wy, nikt inny za swoje własne szczęście. Okej, to tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.